Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Kolejny odcinek w zimowej scenerii. Tak jak Państwo widzą, śnieg sypie, sypał w nocy. No a jak śnieg, to i trzeba jeździć po nim. Od tego, czy bezpiecznie będziemy się poruszać po takich zaśnieżonych jak dzisiaj drogach, oczywiście duży wpływ mają na to opony. I z takim pytaniem przyszedłem dzisiaj do specjalisty zapytać się, mimo że okres wymian opon już mamy za sobą, ale czy nie rozważyć wymiany opon zimowych na zimowe w środku zimy? Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławomirze, ten okres wymiany opon z letnich na zimowe mamy chyba już za sobą. Jest środek zimy, szczególnie dzisiejszy dzień ta zima się popisała, sypnęło ostro śniegiem. Czy w okresie właśnie zimowym kontrolujemy jeszcze opony, te nasze zimowe, w jaki sposób? Tak, myślę, że nawet w takich warunkach właśnie jak dzisiaj sami jesteśmy w stanie określić, na ile mamy skuteczną tę oponę. Wiemy o tym, że jeśli tego bieżnika jest niewiele na oponie zimowej i przy zmianie opon jesienią w serwisie mechanicy zwrócili uwagę, że jednak to jest ostatni sezon jeżdżenia, czy słabe są te opony. Fakt, że do punktów kontrolnych jeszcze mają miejsce, ale są za słabe i w takich warunkach jak dzisiaj mamy, to rzeczywiście nawet te 4 mm to jest takie minimum, co musi być na tej oponie, żeby poradzić sobie w warunkach błota pośniegowego czy kopnego śniegu. Także tutaj jakby sam samochód i my jako kierowcy jesteśmy w stanie już określić, czy te opony mamy skuteczne na takie warunki jak dzisiaj, czy raczej nie. I wtedy trzeba było pomyśleć, czy pojeździmy na tym, co mamy i czekamy wiosny, czy ewentualnie tak właśnie, jak i dzisiaj tutaj część klientów dojechała, słabe opony zmienili na nowe całkowicie, bo nie idzie jechać, w szczególności poza Suwałkami, tam gdzie te warunki są bardziej ekstremalne. Kiedy uznaje się, że opona zimowa jest jeszcze właśnie do jazdy, jest jeszcze bezpieczna? Niektórzy producenci opon mają takie zaznaczone punkty śniegowe z taką śnieżynką. Tak jak punkt kontrolny wynosi 1,6 mm, tak ten punkt z tą śnieżynką wynosi około 4 mm. I to jest te 4 mm minimum, to jest to, gdzie opona jest skuteczna na śniegu i powyżej oczywiście tak. Natomiast poniżej już i producenci nawet o tym mówią, że niestety, ale ta opona nie będzie tak skuteczna czy na śniegu, czy na błocie pośniegowym, nawet jazda po mieście w takich trudnych warunkach jest trudna. No i mamy sytuację, gdy trzeba wymienić opony. Często niestety w autach zużywa się na przykład przednia oś bardziej niż tylna. Gdy wybieramy komplet, czy ten komplet musi być tej samej marki, ten sam rodzaj bieżnika, czy ma to jakiś wpływ? Znaczy najlepiej jest wybrać, jeśli mamy komplet do zakupu opon, wszystkie cztery jednakowe, dlatego że później mamy sobie pole manewru, czy wymienić przód na tył, lewa, prawa, więc tutaj jak gdyby jest możliwość kombinacji różnych na samochodzie. Samochody na cztery koła napęd wręcz obligatoryjnie muszą mieć założone wszystkie cztery jednakowe tej samej firmy i rozmiar i to wszystko, także to musi być wszystko dograne. Instrukcja o tym nawet mówi. Natomiast tutaj często się zdarza, że mamy dwie jeszcze jako takie opony, natomiast dwie musimy dobrać. No i mamy odwieczny dylemat, co gdzie założyć. Zazwyczaj ludzie proszą, żeby na przód założyć te lepsze, nowe opony, a tył podeprzeć tym, co jest. Jest to błąd, dlatego że przy ruszaniu rzeczywiście będziemy mieli komfort, wyjedziemy w każdych warunkach, natomiast w czasie jazdy mamy problem z ominięciem przeszkody, czy z wyjechaniem z kolei. Przód jest obciążony i na dobrych oponach pięknie się prowadzi na tył, natomiast nie może wyskoczyć i w pewnym momencie możemy tak szybko wyskoczyć, że się znajdziemy w rowie, więc tutaj uczulam na to, żeby jednak ten tył zadbać tych opon, o te opony. Przy tylnym napędzie jest dużo łatwiejsza sytuacja, bo mamy napęd na tył i dla własnego bezpieczeństwa zakładamy również na tył te nowe opony i wtedy mamy jak gdyby temat załatwiony. Za jednym zamachem dwie sprawy mamy zgodnie z przepisami i z bezpieczeństwem zrobione.
Także tutaj jak gdyby uczulam na to, żeby po prostu na to zwrócić uwagę. No rzeczywiście, jeśli mamy słabe opony, to trudno wtedy już odżałować, ale kupić wszystkie cztery. Konsekwencje mogą być różne, może być tylko rozbity samochód, z rowu wyciągany, natomiast niepotrzebny stres, a może i czasami zdrowie może być nadszarpnięte, więc tutaj uczulam na to, w szczególności w takich warunkach, jak dzisiaj mamy. Tak jest, szczególnie właśnie tylne nowe opony na tył zakładamy. Z tego też tytułu, że większość osób łatwiej zapanuje samochodem, gdy się uśliznie przednia oś niż tylna. Dokładnie tak, także tutaj po prostu siły natury, prawa fizyki zadziałają i w tym momencie ta tylna oś jeszcze jest na dobrych oponach, potrafi nam pomóc wyprowadzić auto z poślizgu. Natomiast jeśli mamy odwrotną sytuację, to niestety, ale to możemy czy obrócić bączka, czy wylądować w rowie, tak jak wspomnieliśmy. Słowo Mirze, a czym się kierować, jeżeli musimy już kupić te opony, oczywiście dla swojego bezpieczeństwa, czym się kierować właśnie przy wyborze opon? Myślę, że przede wszystkim w jakich warunkach, gdzie będziemy użytkowali te nasze auta. Oczywiście myślę, że ciężko powiedzieć, gdzie będziemy użytkowali, bo ciężko przewidzieć, ale nasze miejsce zamieszkania zapewne pomoże nam w wyborze, prawda? Osoby w mieście, osoby za miastem, gdzie mieszkają. Tak. Różne te drogi są. Tak, tak. No, Suwałki, wiemy o tym i cała Polska wie o tym, że jednak tutaj mamy bardziej ekstremalne warunki, więc myślę, że na nasze tutaj suwalskie tereny raczej powinniśmy dobrać opony bardziej agresywne, skuteczne na śniegu, na tym błocie pośniegowym. Co znaczy te bardziej agresywne? To znaczy większe przerwy między klockami tutaj w bieżniku, a większe rowki między tymi bieżnikami. To tak się określa jako bardziej agresywna. Ona rzeczywiście może być troszeczkę głośniejsza w użytkowaniu na czarnym asfalcie, natomiast będzie niezastąpiona na kopnym śniegu czy na dużym błocie pośniegowym, gdzie w mieście czasami jest tego dość dużo, w szczególności na bocznych ulicach. Natomiast jeśli ktoś, większość auto użytkuje w trasy, drogi pierwszego utrzymania, oczywiście możemy się pokusić o bardziej jakąś tam cichszą oponę, bardziej zabudowaną, gdzie tam nie ma konieczności dużego śniegu, wyprowadzenia czy błota pośniegowego, więc ona wtedy będzie skuteczna. Przy okazji mamy większy komfort w czasie jazdy na długim dystansie. Także myślę, że pod tym kątem przede wszystkim należałoby patrzeć. Oczywiście Suwałki, wiadomo, ekstremalne warunki, to musi być, tak jak wspomniałem, bardziej agresywna opona, żeby sobie poradziła. No szczególnie dzisiaj widać, że ta zima daje w kość. W mieście jest ciężko, a co dopiero za miastem. Dokładnie tak, także tutaj szczęście, że niektórzy już mamy samochody 2-3 w domu, więc możemy jeden samochodzik obuć właśnie na takie oponki, które jedziemy tu po naszym terenie. Natomiast drugie auto gdzieś tam na dłuższe dystanse i wtedy możemy założyć te lepsze opony, cichsze tak zwane. Oczywiście śnieg nie zawsze leży na jezdni, prawda? Część tej zimy jednak przejeżdżamy na czarnym asfalcie. Czy opona zimowa w zimę na czarnym asfalcie zużywa się szybciej niż taka letnia, powiedzmy? Czy głosy są podzielone? Ogólnie się mówi nawet, że opony zimowe dłuższą pokonają odległość niż opony letnie. Jest to jak gdyby dziwne stwierdzenie. No bo pokutuje takie stwierdzenie, że jednak w lato ta opona zimowa bardzo szybciutko się zużywa. Tak, natomiast tak naprawdę oponę zimową używamy od jesieni do wiosny, czyli w rzeczywistości mamy albo deszcze jesienne i później zima, śnieg, mokro i do wiosny, gdzie z powrotem wraca deszcz, więc jak gdyby na tej wodzie, na śniegu jeździmy wolniej. Takie naturalne smarowanie jest tych opon, więc te opony rzeczywiście zbyt szybko się nie zużywają. Zresztą mieliśmy przykłady, opony użytkowane nieduży przebieg, mamy 4-5 lat i ta opona już przestaje być tak skuteczna jak na początku. Duży bieżnik posiada, ale nie jest tak skuteczna. Czyli co, możemy to albo zajeździć latem, w szczególności jeśli ktoś tam na ryby jeździ, to ona nawet pomoże gdzieś tam na tych polnych drogach wyjechać i na asfalt i później do domku wrócić z tych ryb. Natomiast jak gdyby
część tych opon po prostu jest wyrzucana, dlatego że jest nieskuteczna. Bieżnik duży, a nie jest skuteczna na takich warunkach ekstremalnych, więc tutaj jak gdyby to też daje pewne światło na ten temat, że ta opona nie zużyta tak jak letnia do łysego, a praktycznie się nie nadaje do żadnej do jazdy w ogóle w warunkach takich zimowych. Panie Sławomirze, podsumowując, zmieniamy opony nie tylko na jesieni, ale i w trakcie zimy po prostu. Oczywiście tak, to jest konieczność, bo tutaj po prostu zdrowie jest ważniejsze niż te kilka złotych wydane na komplet opon. Tak, jeżeli tylko czujemy, że nasz samochód zachowuje się zupełnie inaczej niż na nowych oponach, nie możemy ruszyć, problemy z hamowaniem, z prowadzeniem na zakrętach, to już znak, że nawet tą teoretycznie dobrą oponę zimową czas wymienić. Tak, dokładnie tak. I tak się robi w krajach zachodnich, jest to normą, dlatego dużo opon używanych z dużym bieżnikiem się pojawia u nas w Polsce. Się zastanawiamy dlaczego. Dlatego, że ona nie jest tak skuteczna niestety jak świeża, nowa opona. Różnice widoczne i czuć. Tak. Oczywiście ktoś, kto zajeździł kilka kompletów opon zimowych, to na pewno potwierdzi to, że jednak świeża opona pierwsze dwa lata jest bardzo skuteczna, następne lata natomiast już tak troszeczkę mniej skuteczna. To jest prawda. Tak jak Państwo usłyszeli, warto to zrobić dla swojego i dla innych bezpieczeństwa. Jeżeli tylko wyczujemy, że nasze auto prowadzi się mniej bezpiecznie, ciężko na nim zapanować, ciężko ruszyć, ciężko zahamować, nie oszczędzajmy na tym. To jest nasze bezpieczeństwo, czasami nasze życie. A o tym, jak inni radzą sobie w warunkach zimowych, o tym filmy znalezione w sieci. Zapraszam. Зая, ё-моё, да что происходит? Это вот такая вот фигня. Жили там с тёщей они. Она говорила, всё. Ну ты не смей тут ломаться, эй, чувак, ты чё? Пиздец. Блять, и чем тебя тушить теперь? W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Życzę czarnych ulic, przejezdnych dróg. Do zobaczenia za tydzień. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierzajtys.